arn.eu. Cześć kochani, z tej strony Dark Archon i tym razem już na 100% na poważnie zapraszam was na rozpakowanie Arcade Blocka. Jeżeli ominął was mój nieśmieszny żart prima aprilisowy, to znajdziecie go w adnotacji w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli was to nie interesuje, to spoko, jeśli was to interesuje, to jeszcze bardziej spoko, spokojnie poczekam. W każdym razie, Arcade Block to taka paczka, którą otrzymujemy raz w miesiącu w zamian za pieniążki i zawiera ona losowe gadżety dla graczy, stąd też nazwa Arcade Block. Nigdy nie wiadomo, co znajdzie się w takiej paczce, dlatego jest tu taki mały element zaskoczenia, jak rozpakowywanie prezentów na święta. Czuję się, jakbym miał déjà vu. W każdym razie, w środku są jakieś fajne graty, my sobie je otworzymy i będziemy się bardzo cieszyć, bo będziemy mieli nadzieję, że są fajne. Jak nie będą fajne, to się nie będziemy cieszyć. Chyba ogarniacie. Okej. Okay. W prawdziwym Arcade Blocku na marzec 2015 znajdziemy koszulkę z dżdżownicą Jim. Dżdżownica Jim to postać z gry wideo, kreskówki, a nawet komiksu z lat 90. Starsi gracze na pewno dżdżownicę Jima pamiętają. Gry wideo były bardzo fajne, komiks również był bardzo fajny, kreskówka była całkiem zabawna. Fajna koszuleczka, kolorystyka nawet moja, może bym to nawet nosił, gdybym był parę lat młodszy. Chociaż, czemu nie, nosiłbym nawet teraz. Dżdżownica Jim, jak najbardziej na propsie, jest nawet latająca krowa, wszystko gra. Pyk! Dżdżownica Jim na koszulce jest spoko i pod spodem mamy drugą koszulkę, znowu mam déjà vu. Fajny zbieg okoliczności, nie ogarniam tego, czemu dwie koszulki w jednej paczce? Radio Wolny Kyrat z Far Cry'a 4, With Rabi Ray Rana. Czemu w paczce są dwie koszulki? Nie chcę dwóch koszulek w paczce. Jedna koszulka w paczce to jest już dla mnie za dużo, ale dwie koszulki w paczce to jest zdecydowana przesada. Bardzo podobna kolorystyka, więc jeżeli ktoś miał problem z koszulką dżdżownicy Jima, że kolory są niefajne, no to będzie miał jeszcze większy problem, bo tu kolory są bardzo podobne, jak widzicie. Obie koszulki są różowo, fioletowo, niebieskawo, żółtawe. Druga koszulka, Radio Wolny Kierat, też jest całkiem fajna, też da się ją nosić. Nic negatywnego, co mógłbym powiedzieć na jej temat, ale fakt, że są dwie koszulki, mi się bardzo nie podoba, bo nie płacę za koszulki, płacę za gadżety. Biednie to wygląda, kochani, biednie, tu jest praktycznie pusto. Mamy stres controller, działa ze wszystkimi grami. Jest to joysticzek do ściskania, czyli nieokrągła wersja stresowej kulki. Otworzymy, bo czemu nie? Kontroler stylizowany nad pada Atari. Jak się wkurzamy, możemy go pościskać, chociaż kształt jest bardzo niewygodny, wrzyna się w krawędziami w palce. Nie wiem, kto by chciał sobie to ściskać, bo to jest w ogóle nieprzyjemne. Powinny być okrągłe, bo wtedy bardzo fajnie leżą w dłoni i faktycznie odstresowują. To mnie faktycznie wkurza w tym momencie, bo ściskanie tego jest bardzo nieprzyjemne. Jestem niezadowolony w tym momencie z paczki. Pierwszy raz chyba, odkąd subskrybuję Arcade Blocka, jest zwyczajnie średnio. LED Torch with Hadouken Sound. To już jest lepsze. To mi się podoba bardziej. Będziemy potrzebować nożyczek. Sekundę. Chłop! Chłop! Jestem z powrotem. Trzeba będzie otworzyć niestety, bo jest w tym cholernie niefajnym blistrze. Ciach, 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 ciach. Tyle powinno wystarczyć. Otwieramy. To jest podobno latareczka z dźwiękiem Hadouken. Mam nadzieję, że... Pomysł jest fajny. Czy jest jakiś przełącznik, który pozwala wyłączyć ten dźwięk? Bo nie chciałbym wkradać się komuś do mieszkania z latarką i robić Hadouken co chwilę. Ale pomysł jest fajny, wykonanie jest fajne. Bardzo fajny pomysł na... Brelok. Tego słowa szukałem, na brelok. Podoba mi się zintegrowanie Hadoukena z latarką. Przydatność praktycznie zerowa prawdopodobnie, ale to chyba najlepszy element tej paczki. Co troszkę mnie przygnębia w tym momencie. Ale dobra. Mamy jeszcze coś tam w środku. Nie traćmy nadziei. Made in China. Notatnik? Tak. Notesik w kształcie... Nie notesik. Karteczki samoprzylepne.
takie notatkowe, biurowe, w kształcie Game Boya, z nadrukiem Game Boya, w różnych formatach. Badziew. Badziew straszny. I na samym dnie komiks Batman Arkham Knight. Wreszcie coś przyzwoitego. Komiks oparty, z tego co widzę, o nadchodzącą grę o Batmanie. DC Comics, warty 4 dolce. Prawdopodobnie jest to jakaś okładka wariantowa. W każdym razie to jest wreszcie coś growego, coś co jest warte swojej ceny w paczce. I nie wierzę, że to już jest wszystko, nie wierzę. Shirt Punch joins the block. Wow, super, reklama firmy z koszulkami. Double Shirt Month. Nie chcę Double Shirt Month, to jest głupie. I przedmiotem miesiąca jest ten komiks. Bieda, kochanie, bieda straszna. To już moja zmyślona paczka podobała mi się w tym momencie bardziej. Chyba prawdopodobnie najgorszy arcade block, jaki miałem nieprzyjemność otwierać. Wszystkie poprzednie były takie fajne, takie pełne ciekawej zawartości. Co się stało w tym miesiącu, kochani? No nic, nie można wygrać wszystkich paczek, więc w tym miesiącu jest naprawdę bieda i szkoda. Mam nadzieję, że następnym razem będzie naprawdę bardziej interesująco. Na razie żegnam się z wami. Szkoda, że tak krótko, no ale co poradzę? Niestety, paczka jest jak najbardziej nieinteresująca. Dobra, zróbmy jeszcze tak, że obejrzymy sobie przynajmniej fragment tego komiksu, żeby nie było niedosytu, bo ja straszny niedosyt w tym miesiącu niestety czuję. Koszulki pewnie pójdą jak zawsze na giveawaye, więc śledźcie nasze live streamy. Na live streamach zawsze rozdajemy co ciekawsze gadżety. Lub przynajmniej ładnie rysowany Batmanowy komiks. Ale oczywiście nie będziemy oglądać go całego, bo to by było niefajne. Dzięki za oglądanie w takim razie. Paka jaka jest, każdy widzi. Może w następnym miesiącu będzie lepiej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Gdzie tutaj jest kamera? Pa, pa.